Jak się czujesz przed swoją ostatnią walką w karierze? Normalnie, tak jak zawsze. Żadnych zmian. Jak nagrywaliśmy zwiastuny do tej gali, miałem okazję porozmawiać z twoim synem. On bardzo się interesuje boksem, bardzo przeżywa chyba tą twoją ostatnią walkę. Jakieś rady od syna na ten ostatni występ? Znaczy, może nie radę, na pewno jedna taka wielka prośba, żebym skończył już z tym boksem, bo się mnie martwi, także to jest też główny powód dla tego, dlaczego ja rezygnuję z boksu i zostawiam to już na zawsze. A teraz nie wzruszyłeś się troszkę, jak stanąłeś na wadze, że to już ostatni raz, albo nie wzruszysz się w ringu, jak pomyślisz sobie, że no już więcej tego nie będzie? Nie, wcale nie. Powiem ci, że nawet się już cieszę, że już to jest koniec, już no nie wiem, może na pewno będą jeszcze jakieś takie momenty, w których jakbyś chciał wrócić, ale to myślę, że to nie ma z tym problemu, mam co robić, także znajdę sobie inne zajęcie. No bo na gali też promowanej przez Fight Events, też z Szomorem, już kończył karierę na przykład Sosnowski, on wracał. No, to Albert, no ja powiedziałem, że ja nie mam zamiaru wracać, ja to kończę i nie będę wracał i na końcu nie będę mógł się wysłowić, tak, albo coś jeszcze gorszego, także nie, to już starczy mi. Nie ma za bardzo nudnych walk Rekowskiego, tu kibice mówią, że przyjadą między innymi dlatego, że cię cenią właśnie za te ringowe wojny wielkie, które wspominamy do dzisiaj. Ty się nastawiasz tak właśnie, żeby dać jakąś ringową wojnę, żeby dać wspaniałą walkę, czy liczy się tylko zwycięstwo i styl jest nieważny? Znaczy, ja nie nastawiam, ale wiem, jak to będzie, tak? Wiadomo, to będzie ostatnia walka. Człowiek zawsze by chciał dać sobie coś więcej. No, jakby się skończyła przed czasem, na co się nie nastawiam, to będzie miło. Dobrze, to dziękujemy i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, jest bardzo miło. Do widzenia.